mrozami, ale małymi opadami śniegu, chociaż tak naprawdę o opady śniegu w dzisiejszym spotkaniu nam chodzi. A ja zanim przejdę do, jakby, do części merytorycznej, jakby wstępu do naszych dzisiejszych konsultacji, to chciałabym tutaj serdecznie poprosić koleżankę radną Donatę Rapacką, żeby tutaj może zajęła miejsce przy mnie, ponieważ jest dzielnie mnie wspomaga w tych działaniach, chociaż tak naprawdę ani jej, ani mój to jest pomysł, żeby wprowadzić ten program pilotażowy na Żoliborzu dotyczący innego sposobu jakby utrzymania ludzi. Mianowicie zgłosił się do mnie, do Donaty, mieszkaniec tutaj najbliższej okolicy, aktywny żoliborzanin Antoni Orzyński, członek Stowarzyszenia Żoliborzan, jednego z najbardziej zasłużonych w dzielnicy. I kierował się on troską o jakby trzy aspekty jakby tej konsekwencji, jaką przynosi solenie jezdni. Słowo wyjaśnienia. Mówimy o soli na jezdni, czyli na tych ciągach drogowych dla pojazdów mechanicznych, które oczywiście są przekraczane przez pieszych w miejscach, najlepiej by było, żeby to było w miejscach do tego przeznaczonych. Nie mówimy o chodnikach, bo do nich się stosują zupełnie jakby inne przepisy i inne środki do utrzymywania ich zimą. Mówimy o soleniu jezdni. Tymczasem nawet jeśli jezdnie są solone tylko na tych ciągach dla samochodu, to konsekwencje są takie, że ta masa śnieżna już rozpuszczona solą zostaje przez pługi zgarnięta na boki ulic. Jest to dotkliwe zwłaszcza dla ulic starych, które nie były przygotowane przez służby zajmujące się zielenią miejską do tego, żeby sadzić tę zieleń w takich miejscach, żeby dla niej nie było to dotkliwe, żeby drzewa nieschły. Już kilka lat temu uschły z powodu soli, będę mówiła w skrócie, lipy na placu Konstytucji. Wybraliśmy do konsultacji, do propozycji wdrożenia programu pilotażowego innego sposobu utrzymania ulic w naszej dzielnicy, ulicę Czarnieckiego. Dlaczego nasz wybór padł na właśnie tę ulicę? Ona ma jakby z dwóch powodów, ona się bardzo dobrze do takiego programu nadaje. Jest to ulica o jakby lokalnym ruchu, nie przejeżdżają przez nią autobusy komunikacji miejskiej i jest ona, tak jest jakby posadzona przez naszych antenatów już zieleń przy tej ulicy, że jest ona bezpośrednio zagrożona konsekwencjami solenia dróg. Teraz, jak się już większe ulice obsadza zielenią, to przynajmniej powinno się brać pod uwagę ten pas przynajmniej 1,5-2 metry i dużą zieleń sadzi się dalej od dróg, wiedząc, że współczesne metody utrzymywania dróg są właśnie takie, że ta sól jest dla roślin zabójcza. Kiedy założyciele Żoliborza sadzili te piękne lipy przy Czarnieckiego, wówczas o takich kwestiach nie przyszły im one do głowy, ponieważ tak były, inaczej się to odbywało. W związku z tym, jak wyjdziecie Państwo z sportu, a myślę też, że jak przychodziliście, to mówię oczywiście tutaj do wszystkich Państwa, którzy nie są mieszkańcami akurat ulicy, którzy znają ją na wylot, to widzą, że one, te drzewa stoją jakby tuż przy jezdni. W związku z tym one są, no, można powiedzieć, totalnie bezbronne w stosunku, jakby w zderzeniu z solą. Akurat w tym roku mamy taką zimę, jaką mamy, to znaczy opadów śniegu jest rzeczywiście niewiele. Natomiast nikt nam nie może zagwarantować, że ta sytuacja się nie zmieni choćby jutro albo dzisiaj w nocy. W związku z tym, jeśli są duże opady śniegu, to drzewa przy pasach drogowych mogą być nawet tymi jakby odrzucającymi.
wyrzuconymi bryłami śniegu, przykryta nawet do 1,5 metra. Naukowcy, którzy zajmują się roślinnością, tutaj są specjaliści, ja tutaj mam nawet wynotowane cytaty, jeśli ktoś później mogę je przytoczyć, twierdzą, że jakby sól powoduje taką reakcję, że drzewa są osłabione i nie mogą czerpać wody. Ja mówię tutaj już w największym skrócie i najbardziej jakby takim językiem, który do mnie samej jako laika przemawia, nie wdając się w jakieś skomplikowane równania i reakcje chemiczne. Drzewo nie może czerpać wody, drzewo jest niszczone, drzewa wyglądają jakby wyciągnięto je po kilku sezonach z Bałtyku. One po prostu, one się bronią, one mają duże siły żywotne, jak to rośliny, natomiast po kilku latach one po prostu padną i to, na to nie ma sposobu. Jeśli chcemy utrzymać lipy przy Czarnieckiego, dobrze by było, żebyśmy spróbowali wpłynąć na to, żeby przedłużyć im życie. A takim sposobem wpłynięcia na to jest właśnie wdrożenie tego programu pilotażowego. Co on oznacza dla Państwa jako dla mieszkańców? Rzeczywiście przejezdność na jezdniach, które nie są sypane jakby klosiem sodu czy innymi substancjami, w zależności od temperatury, jaka jest w powietrzu, bo jakby ten chlorek sodu działa mniej więcej do 7-10 stopni, a później się te mieszanki się wprowadza inne, które działają jeszcze w niższych temperaturach, tylko alternatywnych środków, takich, które używane są już w innych miastach, na przykład pilotażowo są takie programy wdrożone w Poznaniu. Ostatnio mieszkańcy Pragi Czeskiej zrobili wręcz wiec pod swoim ratuszem i w obronie tym, oni akurat w obronie swoich czworonogów, które po prostu nie mają głosu, ale po prostu bardzo cierpią, bo ta sól wbija się w opuszki ich łap, więc oni jakby innym powodem kierowani, ale jakby w tej samej sprawie występowali do swojego ratusza i no myślę, że było ich tam pod tym ratuszem więcej niż dzisiaj nas wszystkich na tej sali. No ale może to się zmieni. Udział w tych konsultacjach będzie liczniejszy niż nasze dzisiejsze spotkanie. Nie ma tak w życiu, że można i mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. Oczywiście, jeśli chcemy dbać o nasze lipy przy Czarnieckiego, no to jakby taka decyzja niesie jakieś koszty. Tymi kosztami jest oczywiście mniejszy komfort jazdy, czy też nabycie nowych umiejętności, nowych przyzwyczajeń przez kierowców. Natomiast to nie wpływa na ciągi piesze, ponieważ one będą utrzymywane chodniki, jeśli ktoś idzie na przykład do sklepu, idzie na przystanek autobusowy, gdziekolwiek chce, to nie ma wpływu ten program na to, w jaki sposób będą utrzymywane chodniki, ponieważ ich ten program nie dotyczy. Jeśli nawet są tutaj w tej mierze jakieś niedociągnięcia, to one tego programu nie dotyczą. Może poproszę jeszcze pana naczelnika.